Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4. Mam nadzieję, że wszystko u was w porządku. Pamiętajcie, by klikać łapę w górę oraz subskrypcję, jeśli jeszcze jej z jakichś szalonych powodów nie macie. Pamiętajcie o tym, no. Słuchajcie, dzisiaj będziemy sprawdzać, a właściwie robić taki sneak peek, czyli będziemy testować najnowszy samochód dodany do Forza Horizon 4. Właściwie są dwa nowe samochody dodane do Forza Horizon 4. Jest to Peugeot 207S i jest to właśnie... Co to jest? Co to jest? Czemu zawsze musimy testować te fajne samochody na takiej małej trasie? Nie wiem, ale obadajmy to. Zobaczmy, to jest... Co to jest? Ej, lampy od Pagani, zondy, jakby kokpit, jakiś statek kosmiczny. Jak się ten samochód w ogóle nazywa? Czekaj, gdzie tu jest nazwa? O, jest Raes... Co? Ej, on jest z 2019 roku, to już jest dwulatek. Tachyon Speed. Okej. Okay. Szybkość tachyonowa. 968 punktów w klasie S2, ziomek, już jest. Także tutaj, słuchaj, to nie są żarty. To nie są żarty. What? Co to jest, ty? Patrz na gościa. Jaki tył dziwny. Nie mogę się doczekać, aż zdobędę ten samochód. Będzie można go zdobyć, słuchajcie, w zimę. W zimę, serio? Już widzę, że tutaj będzie trzeba dystansę dać do przednich kół. Jakby, kurde, totalny kosmos. Czy my mamy tutaj dwa miejsca, czy mi się wydaje? Poczekaj, musimy odpalić aparat, bo ja się muszę mu bardziej przyjrzeć. Tak, tu jest autentycznie, tu jest jeszcze jeden fotel z tyłu. To jest chyba dla dziecka. Nie wiem, ale ty... Mega, to się właściwie leży z tyłu. Świetne rozwiązanie. Ja w ogóle jestem za tym, żeby siedziało się w samochodach po środku. Jak byłem mały, zastanawiałem się, czemu mój tata siedzi w samochodzie, kieruje kierownicą, jakby steruje tym samochodem i siedzi jakoś z boku. Po co tak jest? Bez sensu totalnie. I od razu mi się morda ucieszyła, jak zobaczyłem McLarena F1. I pomyślałem, tak, to jest samochód idealny. Tam się siedzi po środku i masz takie dwa siedzenia z tyłu. Jeszcze jedno jest tutaj, drugie jest tutaj. Ale kierowca siedzi po środku, tak jak to powinno być. No, chwileczkę. I tutaj mamy ciekawe rozwiązanie. Właściwie, zobaczcie, ten cały samochód to wygląda trochę jak jakiś taki myśliwiec, nie? Bez skrzydeł. Jakby cały ten kokpit z myśliwca został wyciągnięty. Jeszcze brakuje tu jakiegoś silnika rakietowego z tyłu, nie? Cały ten kokpit został wyciągnięty, obcięte skrzydła, obcięty tył tutaj w pewnym momencie. Zobaczcie, tutaj mamy nawet takie obcięcie, nie? I doczepione koła jakoś tak losowo z boku. Mega to wygląda, czy jakaś motorówka, czy wyścigówka, ciężko powiedzieć, nie? Światła z przodu bardzo podobne do Pagani Zondy. Tutaj jakieś wloty powietrza, tu jakieś wyloty, tutaj dodatkowe jakieś spoilery, ja nie wiem czy... Nie, to są lusterka, gościu, patrz! To są lusterka tutaj! Ja pierni, ale aerodynamika, czujecie, banie? To są lusterka. Dobra, przejdźmy sobie tutaj trochę do boku. Kształt jakiś powyginany, ja nie słyszałem o tej marce, nie wiem co to jest. Tutaj jakieś światła z tyłu, zaraz zobaczymy jak one będą się świecić. Mega, szkoda, że ma taki czarny kolor. Dużo tutaj widać tych kształtów, nie? Bym wolał, żeby miał inny kolor. Ale ten tył taki... Zobaczcie, że mamy tutaj bok samochodu i przechodzi nagle ten tylny zderzak, który jest tak wyżej troszeczkę, nie? Dziwnie to wygląda. Ale może ma to jakieś zastosowanie aerodynamiczne, bo w ogóle samochód sprawia wrażenie, jakby to był jeden taki aerodynamiczny kształt, nie? Tutaj chyba mamy z tyłu silnik, raczej na pewno, bo ten tył jest taki dosyć długi, ale zobaczcie, zaraz przy tym silniku siedzi jeszcze pasażer z tyłu. Ten samochód wygląda na to, że jest bardzo długi w rzeczywistości.
mega to wygląda, jakby chciałbym w czymś takim w ogóle posiedzieć, nie? Zaraz zobaczymy, jak wygląda kokpit, ale jeszcze ten tył zerknijmy. Więc co, tutaj mamy wydech. Ten wydech jest strasznie wysunięty do tyłu. Ten tył jest strasznie wysunięty do tyłu. Tu mamy jakiś chyba wlew paliwa, albo nie wiem, to jest... Czekaj, a to nie jest czasem elektryk? Może to jest do ładowania wtyczka? Ja nie wiem, co to jest. To jest chyba elektryk, bo coś tam oglądałem. Ten update, ten stream twórców. I właśnie oni chyba mówili o jakimś elektryku. Czy to jest to? Spoiler jest mega dziwny. Zobaczcie, on jest jakby dwuczęściowy. A może i nawet on jest jakiś aktywny. Bardzo ciekawe. Dobra, przejedźmy się nim kawałek, nie? Jakby spojrzałem, co on tam oferuje. I tak. Tak, słuchajcie, to jest elektryk. Mamy tylko jeden bieg. W niektórych elektrykach mamy dwa biegi. Na przykład w Rimac Concept 2 mamy dwubiegową skrzynię biegów, ale w tej wersji przedprodukcyjnej, w wersji produkcyjnej ponoć zrezygnowano z, jakby dwubiegowej skrzyni biegów na rzecz jednobiegowej. Jakoś tak. Dobra, słuchajcie, elektryk. Puszczam sprzęgło. Sprzęgło tu nic nie robi, zobaczcie. Wciskam w sprzęgło, mimo że mam skrzynię biegów ze sprzęgłem, nic się nie dzieje. Wciskam hamulec, oczywiście coś się dzieje, no samochód hamuje, nie? Tak się świecą te lampy, powiem szczerze, ledwo co. A dodajmy gazu. Aha, sprzęgło nie działa, dobra, czekaj. Czekaj, muzykę musimy zastopować, bo jego nie słychać. Nie, wiecie co, ja muszę od tego tłumu odjechać kawałek. Tu mamy, zobaczcie, what? Co to za kokpit? Mamy lusterko wsteczne na środku, zamiast jakby zegarów, o co chodzi, nie? Dobra. Nie wiem, na jakiej zasadzie działa sprzęgło w samochodzie elektrycznym, ale tu takie sprzęgło jest. No dobra, przejdźmy się. Hamulec i bez, jakby, nie wiem, no, znaczy neutral był po prostu. Ale gwizdzę pod tym obciążeniem, fajnie. Jak myśliwiec! Czekaj, czekaj, czy ten spoiler się rusza jakoś tutaj? Właśnie nie wiem. Chyba przy wyższej prędkości, ale chyba nie, on jest po prostu tak ukształtowany, nie? Nawet całkiem nieźle się trzyma. Przyspieszenie jest nieziemskie. Ciężko jakby zrozumieć, z jaką prędkością się poruszamy, bo ten samochód w ogóle nie brzmi. Trzeba cały czas, wiesz, zerkać na licznik. Napęd mamy AWD, jak widzicie, także na wszystkie koła. Trakcji nam tu na pewno nie zabraknie, chyba. Chyba, że można jeszcze jakoś rozkręcić tego wariata. Nie wiem, mam takie wrażenie, chcę jeszcze sobie pojeździć nim. Mam takie wrażenie, że on... Nie, to jest spoiler chyba statyczny, co? Tylko tak... o, za szybko. Chciałem... Nie, czekaj, coś tam się podniosło chyba, jak hamowałem. Moment. Bo to cienie tak na tym spoilerze. Tak, podnosi się, okej. Ale czy przy mocnym skręcaniu on coś się tam rusza? Chyba nie. Bo jest to na przykład taki samochód jak Pagani Huayra, który posiada właśnie tą zmienną aerodynamikę i on ma i spoilery z przodu, które się podnoszą albo opuszczają, jak samochód skręca lub hamuje, i spoilery takie z tyłu jeszcze dodatkowe. Nie wiem, czy to w rzeczywistości jakoś tam działa, no nigdy takim ekstremalnym samochodem nie jeździłem, a chciałbym zobaczyć, jak to na zakrętach, jaka na zakrętach jest różnica z czymś takim. Samochód jest na pewno mega szybki. Dobra, chodźmy do kokpitu.
I tak, zobaczcie, zwróćcie uwagę na prawą i lewą stronę, gdzie mamy te lusterka, nie? Widać je, tak nawet z tej perspektywy w Fordzie widać, że te lusterka są, jakby. Mamy też zegar oczywiście, który wygląda, umówmy się, tandetnie, nie? Ten po lewej stronie na dole. Mamy jakiś zegar w kokpicie. Tu chyba nie mogę się bardziej rozejrzeć. Mogę chyba tylko trochę na boki popatrzeć, jak to wygląda. Tutaj jakiś mamy przycisk od czegoś, takie pokrętło jakby, nie? Po prawej stronie. Tam mamy jakieś rzeczy, chyba temperaturę. Jakby chciałbym zobaczyć jeszcze tył tego samochodu. Znaczy wsiąść do tyłu, ale to będziemy mogli chyba zrobić Forza Vista. Wsiąść do tyłu i zobaczyć, jak wygląda perspektywa z tyłu, wiesz, z oczu pasażera, nie? Właśnie, i to jest ciekawa konstrukcja, bo jak patrzyliśmy sobie wcześniej... Ojej, nie to nacisnąłem. Jak patrzyliśmy sobie wcześniej, to z tyłu jest dosyć dużo miejsca dla pasażera, nie? I właśnie, i tak się zastanawiałem, gdzie tu by było miejsce na ten silnik i na ten cały, wiesz, to silnik musiałby być dokładnie nad tylną osią albo za tylną osią, nie? A tutaj mamy silnik elektryczny, dlatego było to możliwe w tym samochodzie, żeby umieścić po prostu kierowcę z przodu i pasażera zaraz za kierowcą, gdzie chyba ten pasażer nawet będzie miał sporo miejsca na nogi, tak mi się wydaje. Zerknijmy jeszcze. Nie, bo ten fotel jest... on jest bardzo długi, tu się chyba leży jak w jakiejś takiej skorupce od jajka trochę, nie? Że tak powiem. On jest tak wytegowany, się właściwie chyba leży. Ten taki kubełek, ale taki leżący. I zobaczcie, że to siedzisko, ono jest mega, mega długie. I przechodzi to siedzisko płynnie w takie oparcie. I ten pasażer, zwłaszcza z tyłu, chyba faktycznie już leży, nie? Bo zobaczcie, u kierowcy to siedzisko nie jest takie... No dobra, też jest długie. Też jest bardzo długie, ale wydaje mi się, że ten fotel jest taki ustawiony tak bardziej w pionie, nie? A ten fotel tutaj z tyłu jest taki bardziej leżący. Mega, no bardzo ciekawe auto. I fajnie, że pojawił się w grze kolejny elektryk, nie? Właśnie, ale jedna rzecz. Tutaj mamy napęd na 4 koła, prawda? Więc jak jest realizowany napęd na ten przód? Chociaż widzę, że tutaj jest trochę zabudowane to wszystko. Nie, więc tam może gdzieś ten silnik z przodu jest. Nie wiem, czy tutaj na przykład są 4 silniki, czy są 2. Jakby nie czytałem specyfikacji tego pojazdu. Chcę się nim nacieszyć tylko w Fordzie teraz w takim przeglądzie na to, zobaczyć, co on potrafi. Zawsze mnie to boli. Jesko mogliśmy testować Koenigsegga ostatnio i też taka traska, wiesz, ciasna, nie? Mało miejsca, jakby musisz zrobić jakąś tam pętlę, nie możesz pojechać na prostą, zobaczyć, ile on osiągnie i tak dalej. Musimy czekać, co teraz mamy, lato? Chyba tak, mamy lato, potem będzie jesień i potem będzie zima tutaj w Fordzie. I dopiero w zimę będziemy mogli ten samochód zdobyć, nie? Jakby no, ja, kurde, nie mogę tego przegapić. Czasami mi się zdarza jakieś takie fajne, ekstremalne samochody przegapić do zdobycia, ale tego nie mogę przegapić. To jest jeden z niewielu elektryków w Fordzie Horizon 4 i to jest, kurczę, totalny must have. Każdy z was powinien powalczyć o ten samochód i go zdobyć. Myślę, że on będzie zdecydowanie bardzo, bardzo dużo warty. Jeśli wpadnie on do głowy sprzedaż tego na aukcji, to ceny mogą być kosmiczne za jakiś czas. Jest to samochód zdecydowanie egzotyczny. Wiecie co, tak właśnie myślę teraz, bo powiedziałem, że w Fordzie Horizon 4 tych elektryków jest mało, nie? Że to jest taki unikatowy samochód, ten, który mamy teraz i który będziemy mogli zdobyć. Ale jak się zastanowić, to widzicie, wszystko idzie w kierunku tych hybryd i elektryków, więc może w następnej części Forza Horizon 5 tych elektryków będzie dużo więcej, nie? Jak myślicie? Piszcie w komentarzach. Ja myślę, że tych elektryków zdecydowanie więcej będzie w Forza Horizon 5, czy po prostu w jakiejś tam następnej odsłonie Forza, jeśli będzie się nazywała inaczej. Ale chyba to po prostu będzie Forza Horizon 5.
Ciśnie. Elektryki tutaj w grze ciężko mi zawsze zrozumieć pod względem prędkości. Ja nigdy nie wiem, ile tym elektrykiem jadę, bo wiesz, samochód spalinowy to on... jakoś słychać, że on jest obciążony, że on tam nie jedzie szybko, nie? Jakieś wyższe obroty, a tutaj nie wiadomo, tutaj musisz... wiesz, patrzysz na liczy, kurde, już 300 na godzinę jadę, nie? Dopiero co ruszyłem. Takie jest życie z elektrykami. Bardzo ciekawe rozwiązanie z tym lusterkiem. Ciekawe, czy można to jakoś zmienić, nie? No bo to jest przecież po prostu podłączona kamera do jakiegoś monitorka. Ale mamy obraz bezpośrednio za nami, nie? Fajnie. O Jezu, ale mnie tutaj wysprzęgliło. Ej, piszcie, co myślicie o tym samochodzie. Czy wam się podoba, czy nie? Jeszcze dokładniej go sobie zbadamy w zimę, jak będzie dostępny i będziemy mogli sobie go wrzucić do Fordzy Visty, gdzie dokładnie będzie można wszystko przejrzeć. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Zapraszam was na kolejny. Trzymajcie się. Hejas.